Co tam ojciec wyprawia? Słuchać tego nie można. To nie do zniesienia najprawdopodobniej. Weź mi. Wszyscy święci, spokój, ciągle mnie. No przepraszam, ja w zasadzie dzisiaj się ojca wcale nie czepiam. Ja też nie. A ja się czepiam, bo bardzo mi to przeszkadza. Ale co, córeczko? Chrupanie. To? Tak. No, mnie to też bardzo przeszkadza, ale trudno, kiedy jestem zdenerwowany, zawsze gryzę paznokcie. Nie mogę tego opanować, prawda? Mam pomysł. Zwiążmy dziadkowi ręce. No. Dobry pomysł, synku. Tak, świetny. Kiedy podczas oblężenia Port Artura, zdenerwowany obrotem wydarzeń, nasz Pluton obgryzał paznokcie, kapral Jedziniak rozkazał nam wszystkim podnieść ręce do góry. Wtedy Japończycy, sądząc, że poddajemy się, zajęli twierdzę. Było to oczywiście nieporozumienie, mimo to. Kapral Jedziniak został potem odznaczony japońskim medalem za odwagę. Trzask, brask i po wszystkim. Zasnął. Najlepiej jak zwiążesz go teraz, Maurycy, bo za chwilę może być za późno. Ale czym? Nie mam ani kawałka sznurka. W przedpokoju obok pojemnika z pieczywem leżą stare taśmy od maszyn do pisania. Nareszcie się przydadzą. Przyniosę wszystkie. Trzeba go związać porządnie. Czy zauważyłeś, Grzegorzu, że z ojcem ostatnio coś nie bardzo? A co masz na myśli? Zachowuje się podejrzanie. On w zasadzie zawsze zachowuje się dosyć podejrzanie, Marylko. Ma rozbiegany wzrok? W rozmowie przeskakuje z tematu na temat? Ojciec zawsze ma rozbiegany wzrok i nigdy nie trzyma się jednego tematu. A czy zauważyłeś, gdzie on ostatnio sypie? No na swojej pryczy. Nie, Grzegorzu. Od 3 nocy nasz ojciec sypia pod pryczą i to na gołej ziemi. Ja bym się tym nie przejmował. Jest w zasadzie dość ciepło, a on ma żelazne zdrowie, staruch. Pokoi mnie jeszcze to, że od paru dni jada wyłącznie suchy chleb i pije tylko wodę prosto z kranu. No, przecież my wszyscy odżywiamy się w zasadzie podobnie. Tak, ale ojciec przyrządza sobie sam każdy posiłek. Widocznie, prawda? Stracił w zasadzie do nas zaufanie i boi się, że możemy go otruć. My albo Maurycy. Co mu się stało? Przecież najprawdopodobniej już od roku nikt z nas nie próbował utruć ojca. Ja raz spróbowałem. Maurycy, dlaczego nam o tym nie powiedziałeś, synku? Nie wydawało mi się to istotne. Podałem mu truciznę, a zaraz potem odtrutkę. Dziadek nawet tego nie zauważył. Już w pierwszej fazie eksperymentu stracił przytomność. Kiedy ją odzyskał, było już po wszystkim. No mniejsza o to. Zwiąż dziadka, syneczku. Ale nie tak, nie. Źle się do tego zabierasz. Najpierw musisz owinąć taśmy kilkakrotnie wokół przegubów, a potem zrobić potrójny, solidny węzeł marynarski. Nie wiem, jak się to robi, nie jestem marynarzem. Daj mnie. W swoim czasie zaciągnąłem się jako konserwator maszyn do pisania na pewien statek, synu. Ponieważ nie było tam ani jednej maszyny do pisania, w zasadzie pełniłem, prawda, służbę jako zwykły chłopiec okrętowy i nauczyłem się wszystkiego. Oho, nic o tym nie wiedziałam. Nie znaliśmy się wtedy jeszcze, Marylko. Jak cholera, pobrudziłem się tą taśmą. Muszę umyć ręce. O, co to nie. Umyjesz je jutro w pracy. Musimy oszczędzać mydło. Dobrze, Marylko. W mojej instytucji mydło jest pod dostatkiem. Więc mógłbyś czasem przynieść trochę mydła do domu. Co? No przecież wczoraj, mimo wzmożonej kontroli, udało mi się wynieść z pracy 10 rolek papieru toaletowego. Jak ojciec to zrobił? Zwyczajnie, synu. Tak jak zawsze, zamknąłem się w ubikacji, rozebrałem się do naga i owinąłem się cały tym papierem. Wyglądałem jak mumia. Następnie włożyłem na to ubranie. Przeszedłem przez wartownię, patrząc strażnikowi prosto w oczy. Czy strażnik niczego nie zauważył? Nie. Spytał tylko, dlaczego patrzę mu prosto w oczy. No i co odpowiedziałeś? Od razu zaproponowałem, żeby mnie zrewidował. O, ryzykowne. Czy zrewidował cię tato? Tak, synu. I co? Nic, przepuścił mnie. Dlaczego? Oddałem mu
jedną rolkę. Że to straszne. Co za nieuczciwy strażnik. Zastanawiam się, jak ojciec to robi. Co? Wydaje mi się, że słyszę znowu obgryzanie paznokci. No, przecież związałem mu ręce potrójnym marynarskim. Bo obgryzam paznokcie u nóg, ty bałwanie, ty. Co ojciec powiedział? Ty bałwanie. Ja tyle razy prosiłem ojca, żeby nie nazywał mnie ojciec bałwanem przy dziecku. I słyszałem to już tyle razy, że naprawdę nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Ani na mnie. Wszystko jedno. Nie lubię, kiedy ktokolwiek nazywa mnie bałwanem. Mój nauczyciel chemii też często mówi do mnie ty bałwanie, ale ja nie robię z tego problemu. To twoja sprawa, smarkaczu. Moje poczucie godności osobistej nie pozwala mi na znoszenie takich obelg. No, a jednak Grzegorzu, znosisz, kiedy twój bezpośredni przełożony nazywa cię szmatą? No, to prawda. W zasadzie zupełnie co innego. Nie mam o to do niego cienia żalu, ponieważ istotnie często zachowuje się jak szmata. Nie. Jestem szmatą, Maryjko. Wiemy o tym wszyscy. Ja od dzisiaj będę mówił do ciebie, ty szmato. Tak. Zgoda, papo. Podajemy sobie ręce. Tak, z największą przyjemnością. To on! To on! Kryj się! Co? Co za on? Co dziadek wyprawia, no? Przecież tu nikogo nie ma. Jak to nie ma? Przed chwilą ktoś przewrócił mnie razem z wózkiem na ziemię. Przecież sam się ojciec przewrócił. Chciał mi ojciec podać rękę na zgodę. A ręka była przywiązana do wózka. Szarpnął się dziadek i stracił równowagę. Tak, wszyscy kłamiecie, banda oszustów, nienawidzę was. No niech się ojciec uspokoi, nie ma się co tak rzucać. Rozbije sobie ojciec głowę i będzie kłopot. Maurycy, posadź dziadka na wózku. Dobrze, mamo. Nie dotykaj mnie, ty! Ty! Co? Ty! Sam wstanie! Zobaczymy! To on! Kryj się! Ale co za on? Kogo w zasadzie ojciec ma na myśli? Niech to kogo zachoriacza? Dorozińskiego zabójcę ich chłodzieńskiego. Tancerki Tatrzyku, banan w Poznaniu? Jaki banan? W jakim Poznaniu? Co ty pleciesz, ty bałwanie? To był warszawski kabaret, ananas. Aha, i dziadek poprzysiągł mu zemstę. Tatrzykowi? Kabaretowi. Nie! No wszystko poplątaliście. W procesie przeciwko Zachariaszowi Dorozińskiemu, zabójcy Igi Korczyńskiej, tarcerki z kabareciku, czy tam dziadczyku, ananas w Warszawie, brała udział jako biegły specjalista. Zachariasz Dorozieński podniósł zasłużoną karę i poprzysiągł mi zemstę. Mówiłem wam to 1000 razy. Albo i więcej. Ty szmato. No, chciałem wam powiedzieć, że Zachariasz Dorożyński już od pewnego czasu jest na moim tropie. Wybiła godzina zemsty, trzask praski po wszystkim. Na czym w zasadzie ojciec opiera swoje podejrzenia? Ale to nie są podejrzenia, mam pewność. Co więcej, podejrzewam, że jesteście z nim w zmowie. Dlaczego związaliście mi ręce? Zrobiliśmy to dla dobra ojca. Obgryzał sobie ojciec paznokcie. Mógł sobie ojciec zrobić jakąś krzywdę. No rozumiem, w porządku, a dlaczego Maurici próbował mnie otruć? Dla dobra nauki, dziadku. Eksperymenty są podstawą badań naukowych. Słusznie, tak jest, w porządku. A dlaczego próbowałeś otruć właśnie mnie, a nie matkę czy ojca? Nieprawda, próbowałem otruć wszystkich. Trułeś mnie, synku? Tak, mamo. A my nie? Też. No to w porządku. No widzi ojciec Maurycemu? Nie można w zasadzie niczego zarzucić. Nie faworyzował nikogo. Truł nas po kolei, jednakowo i sprawiedliwie. No tak, niech wam będzie. A jak wytłumaczycie to, że wczoraj Murzyn ugryzł mnie w nogę? Murzyn? No, zobacz. Są ślady. Rzeczywiście. Coś podobnego. Pokażcie im mnie. No proszę. Przecież... To są ślady ludzkich zębów. No możliwe, już nie pamiętam. To pewnie któryś z was mnie ugryzło. Coś dziadek kręci. To są ślady sztucznej szczęki. Ej. Ja już wiem. Wiem, o co tutaj chodzi. Niech dziadek wyjmie szczękę. Co? Słyszał ojciec, co syn mówił. Żeby co? Szczękę. Co?
Wyjąć. Ale czym? Przecież mam związane ręce, no. Ja wyjmę. Daj mi nożyczki, Marylko. Proszę. Ale ja nie chcę, ty masz brudne rączki. Maurycy, przytrzymaj mu głowę. Dziadek nie gryzie. Słuchajcie, może lepiej go przedtem ogłuszyć, co? Ukąszenie sztucznej szczęki goją się najprawdopodobniej bardzo długo. Ogłuszyć młotkiem może, co? A, młotkiem, albo obuchem siekiery. No to jedno drugiemu nie przeszkadza. Jesteście w zmowie! Mordercy, uchydni przecież mordercy. Nikt nie chce ojca zabić. Chodzi nam tylko o szczękę. Jeżeli przestanie się ojciec szarpać, obejdzie się może nawet bez ogłuszania. O, obejdzie się? No to niech pan będzie. No. Niepotrzebnie przynosiłem siekierę. No, nigdy nic nie wiadomo. Może się jeszcze przyda. Nie kłóćcie się, dzieci. O. Proszę. Tak. Nie mogę. A boję się mocniej podważyć, żeby w zasadzie nożyczki nie pękły. O, uważaj, to moje ostatnie nożyczki. Przecież ja uważam. Dawno nie wyjmowane. Zawiasy musiały zardzewieć. Proszę, co ojciec mówi? Co ojciec mówi? Te nożyczki, bo niczego nie można zrozumieć. Aha, ojciec puścił. No? Tak, nożyczkami nawet ich nie ruszysz, Grzegorzu. To stara japońska jest robota. Niech to spróbuje tą siekierą. Nie. A widzisz, mówiłem, że się przyda. Uważaj, siekierza. Poszło. Mam ją. O, pokażcie im mnie, i mnie. I mnie, i mnie. Nigdy. Nie, to tak nie widziałem. Japończyk dopasował mi ją w ogniu walki. Nie było czasu na oglądanie. Piękna robota. O, wygląda jak nowa. A przecież ma już 70 lat? Tak. Nie przypomina w niczym sztucznych szczęk używanych obecnie, prawda? Dla porównania. A, się mojesz. Moje się przyjdzie. Moja też jest inna. A. No, a właśnie. Spójrzcie i na moją. Ten najnowszy model. Aha. Każda z nich jest inna. Przyglądając się tym szczękom, można z łatwością uprzytomnić sobie ogromny postęp, jaki na przestrzeni lat nastąpił w technice dentystycznej. No. Zastanawiam się, z czego zrobiona jest w zasadzie szczęka ojca twojego, Marylku? To nie wiem, no. Proste, wszystkie zęby zrobione są z pocisków karabinowych. Za dziwny kaliber. Takich pocisków używano w czasie wojny japońskiej. Pokażcie, są jeszcze dobre. W razie czego jak znalazł. Boże, to nie wypały. Żeby tylko nie było jakiegoś nieszczęścia. Ale mój, bądźcie spokojni, znam się na tym. Podniebienie natomiast wykonane jest ze skorup i granatu obronnego, też jeszcze nadającego się do użytku. Nasz dziadek to prawdziwy arsenał. Zastanawiam się, papo, czy nie powinien ojciec wystąpić o pozwolenie na broń. Miałeś, Grzesiu, szczęście, że to wszystko nie wybuchło podczas wyjmowania. Tak, racja. Zaraz. A po co właściwie ja ją w ogóle wyjmowałem? No właśnie, po co w ogóle wyjmowałeś mi moją sztuczną szczękę, narażając niepotrzebnie nas wszystkich i życie? Zaczęło się od tego, że dziadek został wczoraj ugryziony w nogę. Tak, w prawą, zobaczcie. O, już nam ojciec pokazywał, no. Początkowo dziadek twierdził, że to murzyn, ale potem, kiedy okazało się, że ślady nie przypominają w niczym tych, które zwykle zostawia nasz pies, dziadek zmienił zdanie i zaczął podejrzewać nas wszystkich. I wtedy właśnie wpadłem na pomysł, żeby sprawdzić, czy przypadkiem dziwnym zbiegiem okoliczności szczęka samego dziadka Jacka nie pasuje do śladów ukąszenia. Zaraz się przekonamy. Niech ojciec pozwoli nogę. A proszę. To dziwne. Ani śladu ukąszenia. Niesamowite, w zasadzie. Nic innego widocznie się zagodziło, prawda? Niech dziadek nie kłamie, to przecież nie ta noga. O, nieładnie, ojcze. No pomyliłem się po prostu, no przepraszam, właśnie. Cześć, no, tak, teraz to co innego. Na tej nodze jest wcale pokaźna rana. Przyłóż do niej tę szczękę. Ja! Pasuje jak ulał.
I stąd wniosek, że dziadek po prostu sam ugryzł się w nogę. Ale jak on to zrobił, prawda? No zwyczajnie, oddajcie mi moją scenkę. Oho, mój ojciec jest jak na swój wiek bardzo wygimnastykowany. 10 minut temu, mając związane ręce, obgryzał sobie z łatwością paznokcie u nóg. Tak, i pewnie właśnie wtedy, korzystając z okazji, ugryzł się w łydkę. Proszę serdecznie, jakieś ci domyśli, Grzesiu? Ojcze, żądamy wyjaśnień. Szybko, szybko. To koniecznie. Tak, w przeciwnym wypadku może ojciec pożegnać się na zawsze ze swoją japońską szczęką. Oddamy ją do muzeum. Nie, błagam, nie róbcie tego, powiem wszystko. Odnośnie wrażenie, że Zachariasz Dorożyński od pewnego czasu zepsie mi w opiece. No przecież to niemożliwe, panu. Pani, a prześladowca. No ja od razu wiedziałem, że mnie nie użyszycie, nawet podejrzewam. Nawet podejrzewałem i nawet podejrzewam, że jesteś niezimowy. Nawet sam o tym nie wiedząc, postanowiłem więc dostarczyć wam dowodów. I właśnie z całej siły ugryzłem się dzisiaj w nogę. Trzask, prask. Jednym słowem, chciał ojciec oszukać całą rodzinę. I tak nie, no. Jednym słowem chciałam po prostu wy zakute łby, żebyście stali sobie sprawę z nieszczęścia, jakie zawisło nad waszym ukochanym ojcem. Oj, no niech ojciec nie przesadza. Sama zauważyłam i nawet rozmawialiśmy o tym z Grzegorzem, że ojciec ostatnio dziwnie się zachowuje. Właśnie, mieliśmy już dość tego nieustannego, w zasadzie hałaśliwego obgryzania paznokci. Ale robiłem to, co się zdenerwowania. No oddajcie mi moją szczękę, no. Święta, daj mu te ikebane, Maurycy. Proszę. Nie. No nareszcie, no. Tak. Teraz zupełnie co innego. Tak. Zauważyliśmy również, że ojciec sypie ostatnio pod swoją pryczą. A to ze strachu. Nie chciałam, żeby Zachariasz zaskoczył mnie podczas nią. Trzask, praski po wszystkim. Zauważyłam również, ojcze, że ojciec obawia się otrucia. Tak, córeczko, on chce mnie otruć, wiem o tym dobrze. No dobrze, dobrze, ale jeśli ojciec ma jakieś konkretne dowody na to, że Zachariasz Dorożyński rzeczywiście chce ojca zabić. Mam! Jakie? W zeszłym tygodniu znalazłem pod poduszką martwą rybę. Jaką rybę? No, w smaku przypominała śledzia. Więc ojciec ją zjadł? Natychmiast. No. Dopiero w chwilę potem zacząłem się nad tym zastanawiać. Początkowo myślałem, że któryś z was zrobił mi taki kosztowny żart prymabrylcowy. Co za pomysł. Kiedy jednak Maurycy w jakiś czas potem opowiedział mi dokładnie treść filmu Ojciec Chrzestny, zrozumiałem wszystko. To Zachariasz Dorożyński, podrzucając mi starym sycylijskim zwyczajem tę rybę, dał mi do zrozumienia, że będę niedługo taki jak ta ryba. Martwi i zimny. Sycylijczycy, dziadku, podrzucają rybę dopiero po zamordowaniu kogoś, a nie przedtem. Ale ja przecież jeszcze żyję. Na razie tak. Wielka szkoda, że zjadł ojciec tę rybę sam, nie dzieląc się z rodziną. Poza tym był to przecież bardzo ważny dowód rzeczowy. I znowu nie wiemy, czy można dziadkowi wierzyć. A może coś zostało, płetwy albo ogon? Nie, zjadłem wszystko. A ości? Niestety, ości też. Możecie mi wierzyć albo nie. Myślę, Marylku, że możemy udzielić ojcu pewnego kredytu zaufania, prawda? Ostatecznie niczym nie ryzykujemy. Jeżeli Zachariasz zabije ojca, będzie to oczywistym dowodem przemawiającym na jego korzyść. Jeżeli nie, sami wymierzymy ojcu sprawiedliwość.